Witam ulemu państwu, ludziom. Ja szukam kontaktu z mózgiem. No ale oczywiście nie swoim, bo my pozostajemy z nim w stałym kontakcie. Mnie się rozchodzi, mylę państwo, o ten amerykański mózg, co ma takiego niebieskiego fistaszka albo ptaszka, no nieważne. Ludziom, bo ja słyszałem, że ten cały mózg to rakiety wysyła w kosmos jak ten Breżniew. I tak sobie myślę, a może by coś do tej rakiety włożyć pożytecznego, no co by się przydało tym obcym cywilizacjom, żeby ludziom one też się mogły rozwijać i tę kosmiczną komunę w kosmosie obalać. Więc pomyślałem, że napiszę ja mu książkę pod tytułem Donosy wybrane, zebrane i spisane ręką noblisty. Ale mylę państwo, jak w ogóle do tego doszło? Kilka tygodni temu siedzę sobie w Arłamowie, spoglądam w te gwiaździste niebo i nagle słyszę głos. Lechu, lechu, lechu. Lechu, lechu. Aż się chwyciłem za serce i mówię, a kto to? A tu znowu. Lechu, lechu, lechu. Lechu, lechu. No to jak jeszcze w mrok. Jak pan śmieć zakłócać spokój i harmonię na bliskim? Przecież ja tutaj wymyślam, jak to odbić Polskę z rąk Kaczyńskiego i Ziobro. A tu znowu. Lechu, lechu. Musisz coś zrobić. To ja się strasznie wściekłem, bo pomyślałem, że to znowu jaki Cęckiewicz będzie mnie pomawiał esbecję, nie bezbecję za drzewa. Więc ja znowu krzyczę. Dla mnie to hańbą jest, że mnie, który gotów był zginąć, ma tu się w nocy tłumaczyć. Lech, 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 lech. No czego pan chce? W pojedynkę pokonałem bezbecję, więc i zaraz tu pokonam ciebie. Ani na sekundę nie byłem żadnym agentem. Nie spotykałem się, tylko odpowiadałem na pytania, bo ja znam wszystkie odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania. Lech, 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 lech. Musisz. Nic nie muszę. Nikt nie powinien śmiać czegoś takiego śmieć. Gdzie pan był, jak ja walczyłem? Gdzie pan był? Myli państwo, a ten głos jakby taki już inny. On posłuchał moich apeli, że ja się nikomu nie będę śmiał się śmieć tłumaczyć. I on tak złagodniał. Myli państwo, on mówi do mnie tak. Lech, ty musisz napisać książkę. Książkę? Albo tam takie mam. Kto to w ogóle śmie ze mną rozmawiać? Ze mną co komunem obalił? A ten głos mi na to ludzi mówię, to ja. No to ja do niego. No jakie znowu ja? Co to za jaja? A on na to, myli państwo, mi taką odpowiedź daje. No ja, twój wewnętrzny głos. Ludziom głos Lecha przemówił do Lecha. No to ja, myli państwo, pomyślałem, że nie mogę ze sobą nie rozmawiać. Przecież nie będę sobie w tym Arłamowie odmawiał. No więc pytam tego głosa. Jak się do ciebie zwracać? Ludziom, a ten głos mówi do mnie. Mów mi. Ten, który obala. I tak się zaczęło to obalanie w tym Arłamowie, bo one tak trwało do rana, aż mnie miłe wspomnienia wzięły. I głos ludziom mi wtedy powiedział, że mam napisać te dzieła, te donosy wybrane, własnoręcznie ręką noblisty spisane, i je właśnie spisuję i zaraz będę kończył, bo ludziom to już aż 10 tomów. I ja chcę, żeby ten mózg wysłał mi to wszystko w ten kosmos, pizdo. Bo przecież to nie wypada, by na Ziemi się to marnowało. Tylko, myli państwo, ja się jedną rzecz boję. Tylko, żeby mnie ta rakieta nie wybuchła, bo to wielka strata, by było tak stracić tak wielkie i ważne, cenne źródło informacji. Bo ludziom w tych sprawach i o tych ludziach wszelakich to bardzo dużo wiadomo i nie wiadomo. A taka strata i szczęście, myli państwo, to się raz w życiu zdarza. Tak jak ta, o, szóstka w totkach.